Łódź to jest pełna anarchizacja życia społecznego. Pełna anarchizacja życia społecznego, tu mamy wielkie y, akcje terrorystyczne, kradzieże, napady, napady rabunkowe. Mamy, prawda, wielką akcję strajkową. Od przełomu XIX i XX wieku w rozwoju łodzi, ale i stosunków między, między klasą robotniczą a administracją zakładów przemysłowych doszło do radykalnego pogorszenia stosunków, kontaktów, wzrosły koszty utrzymania, za nimi nie nadążały. Płace, tragiczny los, który pogorszył sytuację, to wybuch wojny rosyjsko-japońskiej. Brak możliwości wywozu towarów na rynki, na rynki rosyjskie, z uwagi na pierwszeństwo przewozów wojskowych. Dalej no, doszło do tego, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Łodzi po prostu było pozbawionych pracy, a część pracowała w wymiarze dwóch, trzech dni w tygodniu. Moim zdaniem te, tych tego roku się i jego konsekwencji nie docenia się. W literaturze podnosi się, że właśnie no, wybuch, że ta zimowa, marsz na pałac zimowy prawda, w, w Petersburgu zapoczątkował rewolucję, ale ona miała swoje, swoje podłoże. Kuniser zginął jako jedna z ofiar właśnie tych, 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 tej właśnie rozpętanej walki klasowej przez partie rewolucyjne, partie robotnicze, socjalistyczne, stojące na gruncie, na gruncie. Iż wszystko zło, które wtedy występuje, jest, należy przypisać klasom wyższym i średnim. I właśnie kucję dość przypadkowo zresztą zginął i jego, jego zabójca Adolf Schulz yy, w zasadzie mówił, że on był raczej, że on chciałby przejść do, 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 do historii i miał takie, takie, takie podejście, a osobą upatrzoną był właśnie. A do, y, był Juliusz Kunicer, który, mimo iż te, te, te wydarzenia, te ostre napięcia społeczne y, no, poprzedziły im na przykład y, powstanie czerwcowe w Łodzi, prawda, walki, y, to jednak y, Kunicer nie zachował odpowiedniej ostrożności. Codziennie wracał tramwajem, prawda, jeździł na widzew, tam gdzie były zakłady późniejsza widzewska manufaktura, codziennie wracał prawda, bez żadnej ochrony. I po prostu, a gdy, gdy tymczasem znacząca część łódzkich przemysłowców i kupców w tym czasie już opuściła Łódź, obawiając się represji, czy też sankcji ze strony środowisk robotniczych. Schulz jest jedną osobą, stali w tramwaju. Byli w tramwaju w przedziale. Grupa Kunicera była w końcowej części tego, tego przedziału, i w pewnym momencie, nie dojeżdżając do ulicy Nawrot, jedna osoba wyskoczyła z tego, z tego tramwaju, i druga osoba, czyli Adolf Schulz, stanął na, na schodach tego przedziału i oddał do Kunicera trzy strzały, chyba trzy strzały oddał. No, jedna okazała się śmiertelna. Prawda? I, i, I zaczął uciekać. Wtedy ta druga osoba wyskoczyła i oddała podobno jeden strzał, prawda? I ponieważ ta jedna kula była śmiertelna, okazało się, że kunicer w krótkim czasie poniósł, poniósł śmierć.